Park kultury i wypoczynku to zdecydowanie zielone płuca Słupska. Kompleks rekreacyjny znajduje się w samym centrum miasta, w sąsiedztwie Słupi i jej odnogi, tak zwanej Młynówki. Jest jednym z ulubionych miejsc spacerów, rekreacji i odpoczynku słupszczan. Jego początki sięgają drugiej połowy XX wieku. Przed wojną był to teren niezagospodarowany, na którym znajdował się m.in. skład drewna. W latach 60. w ramach tak zwanego czynu społecznego obecny park został posprzątany i zagospodarowany. To dzisiaj brzmi zupełnie nieprawdopodobnie, ale tak. Dzieci, młodzież, dorośli zbudowali ścieżki, aleje, nasadzili pierwsze drzewa i krzewy, stawiali ławki i stworzyli tą właśnie przestrzeń. Do tego pokolenia należałam. Pamiętam, że z moimi kolegami ze szkoły ćwiczeń przy studium nauczycielskim łopatami porządkowaliśmy przestrzeń tego parku i pamiętam szczególne miejsce, które do dzisiaj chyba wszystkich także zachwyca, na podniesieniu rosnący, przepiękny, rozłożysty kasztan. To jest moje miejsce ulubione. Obecnie park, choć cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców, nie jest w najlepszej kondycji. Wymaga ponownego zagospodarowania i modernizacji. W najbliższych dniach ma to się zmienić, bo ruszają prace ziemne na jego terenie. On jest ciągle chętnie uczęszczanym miejscem. I ponieważ ma taką wartość i sentymentalną, i pięknej, przestrzennej zieleni, i miejsca, gdzie się odbywa całe mnóstwo bardzo atrakcyjnych spotkań, dlatego właśnie postanowiliśmy ten park zmodernizować. Za chwilę rozpoczniemy działalność inwestycyjną, która sprawi, że park przy Życe Słupi będzie miał zupełnie nowe oblicze. Prace przy modernizacji Parku Kultury i Wypoczynku zgodnie z planem odbywają się w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca, który wygrał przetarg na realizację tej inwestycji, zakończył właśnie etap projektowania. Niebawem specjalistyczny sprzęt wjedzie na teren budowy. Zadanie to obejmuje niemal cały obszar Parku Kultury i Wypoczynku od ulicy Zamkowej aż do mostu czołgowego, czyli do miejsca, gdzie już w przyszłym roku będzie przebiegał kolejny etap Słupskiego Ringu. I tutaj najbardziej znaczącym obszarowo działaniem będzie wymiana wszystkich nawierzchni alejek, które w tej chwili są w najróżniejszym stanie, z najróżniejszego materiału, ale z pewnością nie jest to rozwiązanie, które sprzyja komfortowej komunikacji dla każdego użytkownika, w tym użytkowników hulajnóg czy osób, które prowadzą wózki dziecięce. Po zrealizowaniu naszej inwestycji całość komunikacji będzie odbywała się równym, bez jakichkolwiek barier architektonicznych, ciągiem bitumicznym. Zgodnie z planem modernizacji Park Kultury i Wypoczynku będzie podzielony na 8 stref z różnego rodzaju formami aktywności, rekreacji i wypoczynku. Na terenie parku powstanie jeden z największych w Polsce placów zabaw dla dzieci. Będzie się on znajdował na terenie, na którym do tej pory stawały m.in. cyrki. Pozostałe strefy to będzie strefa właśnie tutaj, gdzie się znajdujemy, przy fontannie, przybudowana fontanna, strefa spotkań, czyli to centralne miejsce, które jest w parku przy pizzerii Leśna Chata, to będzie tak zwane miejsce spotkań. Ponadto cały teren, który jest do mostu czołgowego od Kortów, to będzie też jedna strefa. Tam na razie powstaną same alejki, natomiast zgodnie z koncepcją, która zakłada, że park będzie w dalszym ciągu modernizowany i uzupełniany, tam powstanie strefa sportu. Chciałabym, żeby powstały tam minimałe boiska do piłki, do koszykówki 3x3, może jakieś elementy do jazdy też dla deskorolkarzy, dla rowerów, dla hulajnóg, bo są to też takie bardzo popularne elementy. Widzimy przy Pamtraku, że te tereny się cieszą bardzo dużym zainteresowaniem. Zagospodarowane zostaną także inne atrakcje w parku. Swój charakter na bardziej przyjazny dla użytkowników zmieni górka saneczkowa.
Zupełnie inaczej zagospodarowany zostanie teren Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie znikną dawne lodowiska, a powstanie miejsce na imprezy plenerowe. Zniknie także fontanna w sercu parku. Przearanżowanie obecnie istniejącej fontanny, no, która może pewne, chociaż może i wątpliwe walory estetyczne posiada, ale nie sprzyja jakiejkolwiek aktywności. Miejsce to zostanie przearanżowane na plac zabaw dla najmłodszych dzieci. Całość zostanie wypełniona nawierzchnią bezpieczną. Zostaną zamontowane właśnie takie zabawki, z których najchętniej korzystają właśnie dzieci w wieku przedszkolnym, a może i młodsze. Ale tutaj ten pewien akcent wodny pozostanie, ponieważ połowa tej niecki zostanie zaaranżowana w postaci takiej rzeki płynącej z prawdziwą wodą. Oczywiście bardzo płytkiej, także tutaj nie będzie żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa. Modernizacja Parku Kultury i Wypoczynku wpisuje się doskonale w proces rewitalizacji centrum miasta. Jednym z jego podstawowych zadań jest otwarcie miasta na rzekę. Doskonale udało się to dzięki budowie bulwarów nad Słupią. Prace w parku mają być dalszym etapem tego zadania. To także próba ściągnięcia ludzi na ten długi, blisko dwukilometrowy odcinek nadrzeczny, tak aby na każdym odcinku ludzie mogli znaleźć jakąś inną funkcję, jakąś inną atrakcję. Znaleźć coś w sytuacji, kiedy chcą jakiegoś wyciszenia, chcą obcowania z terenami przyrodniczymi, stąd między innymi mówimy o nadrzecznych łęgach, czy też w sytuacji, kiedy chcą spędzić czas bardzo aktywnie, sportowo, z dzieciakami, właśnie znaleźć taką przestrzeń na terenie Parku Kultury i Wypoczynku. Stąd między innymi próba poszukiwania terenów, gdzie można zrobić większe imprezy, czyli tereny dawnego lodowiska na terenie Sosirowskim. Zgodnie z założeniem na teren Parku Kultury i Wypoczynku ma zostać przeniesionych większość imprez plenerowych w mieście. Właśnie tam mają się odbywać m.in. koncerty, eventy, a także widowiska plenerowe. W ten sposób centrum miasta ma zostać odciążone od głośnych imprez. No to będzie głównie teren zielony, przystosowany do tego, żeby postawić mniejszą czy większą scenę również, tak jak to teraz się dzieje na bulwarach, czy nawet na Placu Zwycięstwa. To fajnie będzie spotykać się właśnie na przestrzeni zielonej, tam gdzie jest trawa, takie pikniki, koncerty na trawie, na leżakach, to jest docelowo taki pomysł na to. Będzie też przestrzeń na food trucki, gdzie Państwo przychodząc na koncert, na imprezę, będziecie mogli korzystać też ze strefy gastronomicznej, zaplecze całe potrzebne do tego, żeby takie imprezy po prostu robić bezpiecznie, ale też w większej przestrzeni i nie powodującej tych zakłóceń dla okolicznych mieszkańców. Przeniesienie wydarzeń kulturalnych i artystycznych do Parku Kultury i Wypoczynku nie oznacza, że nic nie będzie działo się w centrum miasta i na bulwarach nad Słupią. Tam nadal odbywać się będą imprezy, ale o nieco spokojniejszym i mniej uciążliwym charakterze. Prace, które rozpoczną się w najbliższym czasie w parku, są dopiero początkiem jego modernizacji. Plany są znacznie większe i mają być realizowane sukcesywnie w miarę możliwości finansowych miasta. Plany są dużo większe, bo chcielibyśmy, żeby też w parku powstała plaża miejska, taka z prawdziwego zdarzenia, przy zbiorniku, który jest przy kortach tenisowych. Chcielibyśmy również, naszym zamiarem jest również być może w przyszłości amfiteatr, bo miasto zasługuje na tego typu obiekt i brakuje. Natomiast to wszystko będzie zależało od tego, w jaki sposób będziemy mogli rozwijać, ale liczę na to, że z planów i z marzeń zawsze powstają realne rzeczy. Po Parku Kultury i Wypoczynku będziemy chcieli się zająć nadrzecznymi łęgami, a więc tym terenem, który bezpośrednio sąsiaduje z Parkiem Kultury i Wypoczynku, ale jest bardzo przyrodniczy, bardzo cenny pod względem florystycznym, pod względem ornitologicznym, jak również wciąż przed nami będzie jeszcze kwestia chociażby
takiego bulwaru w ulicy Wandy. No ale znowu, rok do roku szukając środków finansowych, będziemy starali się całą tą koncepcję zrealizować tak, by za lat 4-5 faktycznie móc powiedzieć, bulwary rzeki Słupi są zrealizowane, udało nam się i wykorzystaliśmy ten fantastyczny słupski potencjał terenów nadrzecznych. Po zakończeniu pierwszego etapu modernizacji i przebudowy w Parku Kultury i Wypoczynku zmieni się także jego organizacja. Do tej pory teren miał dwóch zarządców, czyli Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Zarząd Infrastruktury Miejskiej. Po zakończeniu prac pieczę nad kompleksem ma sprawować tylko jedna z miejskich jednostek. Prace w parku potrwają do połowy przyszłego roku. Są dofinansowane ze środków Skarbu Państwa w ramach tak zwanego Polskiego Ładu. Łączna wartość inwestycji to blisko 24 miliony złotych.